Paweł Koper, w zasadzie trochę żałuję, że nie zrobiliśmy wywiadu przed walką Adasia Wiśniewskiego, bo widzę, że w tej chwili to w takim trochę bardziej grobowym nastroju po tej paskudnej kontuzji. Kontuzja, bardzo smutna kontuzja. Słuchajcie, w UFC taki przypadek był tak samo, że te luki, jak się kopie kolano, ktoś wystawi, to łamie się od razu, pisze tutaj nad kostką. Tragedia, nie? No, miejmy nadzieję, że szybciutko wróci do zdrowia, zaraz ktoś się nim zaopiekuje i będzie dobrze. Adam, powodzonka, trzymamy kciuki za ciebie. No ale wracając do twojej wygranej i to takiej bardzo efektownej i szybkiej wygranej. Już dzisiaj się śmiałam właśnie, że jakoś taką chyba wprowadzicie nową tradycję, bo na krwawym sporcie co jedna walka to koniec w pierwszej rundzie. No słuchajcie, ogólnie to tak naprawdę nie jest takie proste wszystko, bo najważniejsze to jest naprawdę w walce na gołe pięści. Tu się nie przyjmuje ciosów, nie idzie się z podwójną gardą, tylko się trzyma tą szczękę przyklejoną do klatki, wysoko garda i wtedy te ciosy nie dochodzą. A zauważyłem, że tutaj zobaczcie, Kevin odsłonił... On jest, wywodzi się z MMA, tak? Więc tam jest troszkę inna pozycja, nie idzie w podwójnej gardzie. Miał bardzo wysoką szczękę i tam zastanawiałem się, żeby tym prawem dojść. I po prostu moja stylowa jest taka, że idę do przodu zawsze i lewym tym sobie biję, czasem tym prawym uderzę. No i tak mówię, zaryzykuję po prostu, bo to są gołe pięści i to na tym polega, że trzeba czasem zaryzykować, żeby coś doszło, nie? Mniej ciosów się zadaje, ale trzeba zadać ten jeden konkretny albo dwa, nie? I ten prawy akurat udało się, no i... Wyszło jak wyszło. Zaskoczyło ci, że Kevin nie chciał walczyć dalej po tym liczeniu? To znaczy, byłem taki, wiecie, troszkę pobudzony jeszcze, że jak najszybciej chciałbym, jak już sędzia z nim rozmawiał, myślałem, że go chcę puścić dalej, żeby od razu iść dalej z tym zaciosem, skończyć to, ale chyba był taki jeszcze otumaniony, bo trafiłem pod oko tak naprawdę mocno, z barku się skręciłem, więc myślałem, że jednak Michał puści, ale nie wiem, czy to byłoby bezpieczne, nie? Do końca, bo to jednak są mocne ciosy. Ja ważę 100, tu Kevin też i to jest niebezpieczne po prostu, nie? Czy szczęka się złamie, czy coś, to jest niebezpieczne kontuzje tutaj w tym, bez rękawic. Wiem, że trudno zapytać o jakieś większe doświadczenie, które zdążyłeś wynieść z tej walki, bo ona była bardzo krótka. No ale na pewno coś już zdążyłeś wywnioskować po tych krótkich kilku chwilach, które w klatce spędziliście. Jak się odnajdujesz w tej formule? W zasadzie powiem wam tak, walczyłem pierwszy raz. Jestem szczęśliwy przede wszystkim, że nie ma żadnej kontuzji. To jest najważniejsze, że nie jestem porozcinany, nic mi się nie stało, w ogóle jest nawet żadnej opuchlizny, nic. I to jest dla mnie najważniejsze, a co do tego, jak się odnajduję, dużo emocji i w zasadzie tutaj nie oglądałem tych walk, siedziałem sobie w pokoju, słuchałem sobie muzyki, jakoś tam nie chciałem tego oglądać i się nastawiać, po prostu miałem plan, trener mi powiedział, co mam robić, po prostu i tyle. Chować tą szczękę jak najbardziej, bo w takich walkach tylko i wyłącznie, żeby się uchronić od knockoutu, bo tu ktoś może wygrywać 3 rundy, a w trzeciej rundzie dostanie właśnie cios i koniec, nie? I trzeba nie trzymać tą szczękę nisko przyklejoną do klatki, wysoko ręce i szukać tego jednego ciosu bądź dwóch i to jest metoda moim zdaniem na takie walki, nie? Adama Wiśniewskiego, powiedz, co wywnioskowałeś z tego, co potrafi jego rywal? Ten rywal, no w zasadzie to widziałem, że tam chciał uderzyć prawego, lewego, tylko Adam mu nie pozwalał, jak kontrolował tą walkę, uderzał low kicki i w zasadzie myślałem, że zaraz mu tą nogę wyłączy, no i to ostatnie niefartowne kopnięcie. Myślę, że taki zawodnik, co, on jest... Moja budowa, moja postura, pewnie nie będziemy tam jakoś te kopnięcia wypychające, czy tam low kicki, będziemy się bić w zwarciu, tak mi się wydaje, więc będzie dużo boksu tam, mocna bitka. Bez żadnych tam kontrolowania dystansu front kickiem czy coś, będzie bitka po prostu mocna. Dyplomatą jesteś, powiedz, czy się poczułeś pewniej po tym, co zobaczyłeś w tej walce, czy czujesz się na przykład taki podbudowany, że kurde, jestem w stanie go zrobić? To znaczy tak, powiem szczerze, wadze ciężkie każdego jest się w stanie zrobić, kto by nie walczył, bo tu tak naprawdę rekord nie walczy, postawa nie walczy, konstrukcja nie walczy, tylko po prostu trzeba być tak naprawdę troszkę przebiegłym w tym, co się robi, słuchać tego narożnika, mieć jakiś tam plan i trzymać tą szczękę nisko po prostu, uważać, tak, omijać jak najwięcej ciosów, bo to nie jest kickboxing tak naprawdę, tu jest napisane K1 gołe pięści, tam łokcie, ale to jest całkiem inna walka, nie? Bo tutaj nie przyjmuje się w ogóle ciosów na tą gardę. Trzeba unikać tych ciosów i znaleźć, kurde, gdzieś to miejsce, że można zaryzykować. I tu się właśnie ryzykuje. I tym chłopaki wygrywają walkę, że ryzykują. Pierwsza walka na przykład się skończyła tak, że ktoś tam miał opuszczone ręce i też chłopak wszedł prawy, zaryzykował i wszedł ten prawy, tak? Więc tu trzeba mieć się na baczności cały czas, nie? Czy wiesz już, kiedy w takim razie czekacie finał, czy kiedy będzie następna gala krwawego sportu? Nie wiem, nic na ten temat, czekam na informacje, będę się przygotowywał bardzo mocno, mam teraz mega dużą motywację, chcę dać dobrą walkę z tym chłopakiem i będzie fajnie na pewno.
Na poprzednich galach turniej krwawego sportu odbywał się tak, że na jednej gali były toczone dwa pojedynki. Teraz jest to rozbite, że finał będzie toczyć na kolejnej walce. Jak podchodzisz do tego tematu? Że finał jest, w zasadzie powiem szczerze, że to jest na pewno kwestia bezpieczeństwa spoko, bo to tak jak mówię, nie jest turniej K1, jak się odbywa Glory, jak są turnieje, że są 4-5 walk. I tam jest jednak walka w rękawicach, a tutaj na przykład zawodnik, który często się zdarza, dostanie knockout pierwszej rundzie, wstanie, walczy dalej, to już jest coś nie tak. I to nie wiem, czy jest do końca takie bezpieczne, żeby szczególnie w ciężki bić się turniejowo, bo to jest, to zależy w sumie od włodarza, ale moim zdaniem fajnie jest zrobić taki turniej właśnie, że finał się odbędzie kiedy indziej, nie? Bo jednak presja rośnie, każdy jeszcze ma coś do poprawienia z zawodników i dla mnie okej, nie? Wiadomo, że dla widzów jest lepiej, jak będzie krwawa sieka na przykład przez 3-4 walki i to jest wiadome. Ale myślę, że to tu jest za duże ryzyko podejmowane w tych walkach nogę i pięści, żeby po prostu to była kwestia turniejowa, nie? Wspomniałeś o tym, że miałeś okazję siedzieć w hotelu, słuchać muzyki, nie oglądałeś tego. Czy właśnie taki ten kameralny anturaż gali, że wszystko się odbywa w jednym hotelu, jest lepszy dla ciebie? Lepiej można było się skupić na pojedynku? Moim zdaniem tak, bo wiecie, jeżeli na przykład ktoś tam jest w hotelu, musi jakiś czas poświęcić na dojazd na tą galę, na jakąś halę. I myślę, że tak, mogę sobie zejść w laczkach po prostu pół godziny przed, zrobić fajną rozgrzeweczkę, posiedzieć sobie. W zasadzie w tych hotelach pokojowych nic nie słychać, żadnej muzyki, nic. Są fajnie wyciszone, więc moim zdaniem to jest dużo lepsze, nie? I w ogóle ja w zasadzie to nie jakoś tam wcześniej nie oglądałem jakiś tam... W większości, kilka walk obejrzałem Kevina, przegląd taki delikatny mu zrobiłem, ale nie lubię tak się nakręcać, wiecie, oglądać te walki i się stresować dodatkowo. Lepiej mieć swój plan spokojnie, bo to, mówię, wszystko się może zdarzyć. Ktoś ma zajebisty plan i nagle go traci, bo zostaje w szczękę. Także... Jak mocno będzie dzisiaj świętowane? Reda to przeżyje? To znaczy tak, ja niestety wracam grzecznie do domku, do mojej kochanej. I sobie będziemy siedzieć, może tam jakiś drineczek delikatnie. Także nie, już moim zdaniem te ostre imprezy chyba są za mną. Chyba, że kiedyś gdzieś pojadę tam dalej, to może. Ale dzisiaj chcę trochę odpocząć. Troszkę mi to stresu przyniosło. Troszkę, wiecie, miałem walczyć o 23, jadłem posiłek, wypiłem Red Bulla, a za pół godziny, wiesz, że trener, masz 15 minut. Zacząłem się rozgrzewać, zapałamy kolka, mówię, kurwa, dlaczego teraz, nie? Mówię, dobra, idziemy, no nic już nie zrobimy, nie? No i wiecie, dlatego trzeba być czujnym cały czas, nie? Ewidentnie. Dobrze, dziękuję. Dziękujemy, gratulujemy. Dziękuję pięknie, wszystkiego dobrego, życzę i naprawdę szacunek wielki dla wszystkich zawodników, bo robią taką robotę i wszystkim tym, którzy ucierpieli, dzisiaj zdrówka dużo. Zdrowia. Dzięki.